Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych. Moduł: klasyfikacja, budowa i przeznaczenie urządzeń grzewczych. Temat: kotły olejowe. Dzisiaj omówię kotły olejowe. Kotły olejowe są bardzo podobne do kotłów gazowych. Mają wysoką sprawność i małą emisję zanieczyszczeń. Pracują w systemach zamkniętych instalacji centralnego ogrzewania. Są to kotły żeliwne lub stalowe. Kotły olejowe wyposażone są w palniki nadmuchowe, wentylatorowe. W kotłach grzewczych małej mocy do 30 kW stosowane są palniki z regulacją jednostopniową, polegającą na zmianie wydajności kotła przez włączenie lub wyłączenie kotła z regulacją dwustopniową, która polega na tym, że palnik pracuje na pierwszym stopniu z jedną mocy lub pracuje z mocą maksymalną na drugim stopniu. Zasady połączeń kotłów olejowych z instalacją centralnego ogrzewania są takie same jak kotłów gazowych. W kotłach olejowych należy jedynie dodatkowo rozwiązać problem umieszczenia zbiornika z olejem opałowym oraz sposób doprowadzenia oleju opałowego do palnika kotła. Zbiornik oleju można połączyć z palnikiem kotła systemem jednoprzewodowym lub dwuprzewodowym. Instalacja olejowa wykonywana jest z rur miedzianych miękkich do filtra paliwa, natomiast od filtra paliwa do palnika kotła wykonana jest z tworzywa kauczukowego w oplocie stalowym. O tym, który system doprowadzenia oleju do palnika kotła zastosujemy, decyduje konstrukcja palnika. Zbiornik oleju możemy umieścić wyłącznie w piwnicy budynku. Zbiornik olejowy musi mieć aprobatę techniczną. W zależności od pojemności zbiornika, do 1 m sześciennego, zbiornik możemy umieścić w pomieszczeniu kotłowni lub w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, oddzielnym pomieszczeniu. Gdy pojemność zbiornika przekracza 1 m sześcienny, jednopłaszczyznowy zbiornik oleju należy umieścić w wannie, która przyjmuje ewentualne wycieki oleju. Pojemność wanny powinna odpowiadać pojemności zbiornika. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.